Piąta seria Orleny Superligi Piłkarek Ręcznych. Przed nami mecz MKS-u Piotrkowi Piotrków Trybunalski kontra KGHM MKS Zagłębie Lubin. Grzegorz Chodkowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na to arcyciekawe spotkanie w hali Relax. Faworytem tego meczu bez wątpienia aktualny mistrz Polski z Lubina. No i teraz mamy Sarnecka, Suligo odpowiednio 27 i 27 i 9, no prawie 28, a więc około 9, nawet 10 bym powiedział procent niżej od bramkarek Zagłębia. Generał, generałka można powiedzieć, z numerem 49. Pani generał, dobrze. Joanna Waga jako playmaker Piotrkowi teraz z lewej strony Świercze, która poszła tam po przekątnej, zakręciła trochę zaskoczona Barbara Zima. Te celowniki nie trafiła w bramkę Brazylijka. A teraz fatalnie się zachowała Sylwia Polaszkowa. No ale po raz kolejny znakomicie Oliwia Suliga. A w odpowiedzi kolejna bramka Justyny Świerczek przed Lubinem. No i jest ta bramka. Dobre zagranie do Joanny Drabik. Po właściwie półobrocie zamienia tę akcję na bramkę 5-7. No ale bardzo szybko Justyna Świerczek sponiewiera na Szkawaga, ale już wszystko w porządku. To twarda, doświadczona zawodniczka. Polaszkowa po koźle, trochę szczęśliwie, ale trafiła. Spychana do środka Świerczek, trochę chyba nieprzygotowany ten rzut na odpał na wiwat. A w odpowiedzi szybko ukarana i to podwójnie drużyna Piotrkowin. No i przejęcie piłki. Schneider kontra. Gadzina pokonuje Monikę Maliczkiewicz. Sobecka bardzo dobrze na zewnątrz. No, zaspała teraz defensywa lubińska. Gadzina próbowała przerwać tę kontrę. Dobre krosowe zagranie do Michalak. Jest bramka. Odbicie piłki. To się nie udało, nie do końca dokręcony przez nadgarstek rzut Karoliny Mokrzki. Słupek ratuje Oliwie Suligę. 4 sekundy do końca. Ofiarnie Bujnochowa, jeśli dobrze widziałem, tak jest. Karin Bujnochowa broni tego rzutu. No tam nie wiem, czy nie dostała rykoszetem jeszcze, ale nic takiego się, drodzy Państwo, nie stało. No mamy bardzo ciekawą pierwszą odsłonę spotkania. Kochaniak zmieniła się pozycjami z Bujnochową. Poślizgnęła się na parkiecie. Matieli, jest bramka. Świerczek tańczy na nogach. Zmienia też tempo i kierunek. Świerczek, potem Waga, potem znowu Świerczek. Kończyła to wszystko Gadzina. Świerczek i znów do Gadziny. I Gadzina, ależ dzisiaj Gadzina gra. Przyspiesza na tyle dobrze, które nas przyzwyczaja do takich kombinowanych akcji. Blisko kroków Waga, będzie rzut z prawego skrzydła, ale kapitalnie teraz Świerczek niepilnowana i kolejna bramka z drugiej linii tej zawodniczki. No proszę Państwa, to przywary. Piotrkowia odzyskała prowadzenie. Bujnochowa i znów broni Oliwia Suliga. Matieli, Bujnochowa. Przywara, jest bramka, ależ teraz na przestrzał mocno weszła. Waga zmienia się pozycjami ze Świerczek, ale wszystko, żeby spłaszczyć obronę i to... Tymczasem na koniec ta pieczątka Lubina jednak miała miejsce. Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo Zagłębia Lubin. Ale po bardzo trudnym meczu Piotrkowia na pewno postawiła wysoko poprzeczkę mistrzynią Polski, ale w ostatnim momencie bardzo dobra gra w obronie. To nie jest spontaniczna radość, proszę Państwa, z tej nagrody, bo Karolina przyzwyczaiła nas do gry na zupełnie innym procencie. Za uwagę dziękuję, Grzegorz Chodkowski. Kłaniam się nisko, życzę udanego wieczoru sobotniego.